Czas na spotkanie z naszym gościem Wacław Olszewski. Jak co jakiś czas spotykamy się w studiu Radia 5. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. I pytamy o to, co w Olecku ciekawego. Rozpoczął się wrzesień, no i oczywiście logiczne, że rok szkolny. Jak wygląda wdrażanie reformy oświatowej w Olecku? Z bólem, bez bólu, panie burmistrzu? 3 września odbyła się gminna inauguracja roku szkolnego w szkole podstawowej nr 3 i przy okazji oddaliśmy przepiękne obiekty sportowe, czyli boisko do piłki nożnej ze sztucznej murawy oraz takie boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. A jeśli chodzi o wdrażanie reformy oświatowej, przebiega ona u nas dosyć spokojnie, dlatego że w ubiegłym roku wykonaliśmy bardzo solidną i taką mrówczą pracę. Ta reforma jest kontynuowana od 1 września ubiegłego roku i w tej chwili jest to już ostatni rok uczęszczania uczniów do klas gimnazjalnych, bo są tylko 3 klasy gimnazjalne w podstawówkach, a po raz pierwszy w tym roku uczniowie będą uczyć się w klasach 8 szkoły podstawowej. No i już w następnym roku szkolnym 19-20 pozostaną jednolite 8-klasowe szkoły podstawowej. Na terenie naszej gminy oleckiej w roku szkolnym tym nowym 18-19 funkcjonuje w tej chwili 8 szkół podstawowych, czyli tyle ile poprzednio, oraz do tych szkół uczęszcza prawie 2100 uczniów, którzy uczą się w 109 oddziałach, a w tych wszystkich gminnych placówkach oświatowych edukacją uczniów zajmuje się 293 nauczycieli. Edukacja przedszkolna? Tak, funkcjonuje edukacja przedszkolna. W mieście realizowana jest w 12 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i objętych jest 250 dzieci w samym mieście, natomiast na terenach wiejskich, bo mamy 4 szkoły podstawowe na terenach wiejskich, w Gąskach, Babkach Oleckich, Judzikach i Tijewie, funkcjonują zespoły wychowania przedszkolnego i do tych zespołów wychowania przedszkolnego uczęszcza 72 dzieci. Taką nowością jest powstały od 1 września bieżącego roku zespół wychowania przedszkolnego przy szkole podstawowej w Kijewie. Natomiast funkcjonuje również samorządowe przedszkole z oddziałami integracyjnymi Krasnal w Olecku i tam w tym roku funkcjonuje 7 oddziałów, w tym jest jeden oddział integracyjny i do tego przedszkola uczęszcza 170 dzieci. Wrzesień to pracowity miesiąc, jeżeli chodzi o pieniądze. Tworzycie budżet na przyszły rok. Olecko ma się czym pochwalić? Czy dużo stresów w związku z tym budżetem? No, każdy nowy budżet wywołuje dużo stresów, dużo oczekiwań, dużo pracy. Zgodnie z naszą procedurą opracowywania budżetu, bo każdy organ wykonawczy ustawowo musi do 15 listopada złożyć już projekt budżetu w Biurze Rady Miejskiej. Natomiast zgodnie z tą naszą procedurą wewnętrzną do 15 września kluby radnych, radni czy komisje Rady Miejskiej oraz jednostki pomocnicze, mieszkańcy czy organizacje pozarządowe mogą składać w formie pisemnej wnioski do budżetu na następny rok. U nas również funkcjonuje budżet obywatelski i obecnie trwa procedura związana z wyłonieniem projektów, które wpłynęły do naszego budżetu obywatelskiego na rok 2019. Jakie to projekty? W tym roku w sumie wpłynęło 7 wniosków. Jeden w trakcie składania został wycofany przez wnioskodawcę. I jeśli chodzi o projekty inwestycyjne, to zgłoszono takie wnioski jak tężnie solankowe w Parku Miejskim w Olecku, przebudowa podjazdu przy ulicy Zamkowej, czy też wykonanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy 11 listopada oraz zakup sceny mobilnej oraz nagłośnienia i oświetlenia małych eventów. Taką nowością w tym roku jest również to, że zarezerwowaliśmy 25 tysięcy złotych na działania tak zwane miękkie, prozdrowotne i tutaj wpłynęły 2 bardzo fajne projekty, ciekawe, z zakresu ochrony zdrowia. Pierwszy projekt to Serce na mapie, czyli projekt związany z rozmieszczeniem przy budynkach centrum miasta defibrylatorów
oraz drugi projekt związany jest z profilaktyką i wczesnym wykrywaniem cukrzycy. Oba te projekty zostały wycenione po 25 tysięcy złotych. Natomiast od 4 września mieszkańcy mogą głosować na jeden projekt inwestycyjny i jeden projekt z zakresu ochrony zdrowia. Przypominam, że głosowanie zakończy się w dniu 18 września. Tak w zarysie pan opowiedział, a gdzie można poznać szczegóły? Tak, szczegóły można poznać na gminnej stronie internetowej. Znajduje się zakładka poświęcona właśnie budżetowi obywatelskiemu. Są tam zamieszczone szczegółowe informacje na temat procedur, w tym również skany złożonych wniosków i odsyłam osoby zainteresowane na stronę www.olecko.pl. Tam właśnie znajduje się informacja o budżecie obywatelskim i jest ona w tej chwili tam promowana. Skoro budżet obywatelski, to oczywiście głosowanie. Kto może zagłosować na te projekty i w jaki sposób głosujemy? Tak, więc trzeba spełnić dwa warunki łącznie, aby głos był ważny. Przede wszystkim głosujący musi mieć ukończone 16 lat i być mieszkańcem gminy Olecko, czyli miasta lub gminy Olecko. No i tutaj warto też zaznaczyć, że można oddać tylko jeden głos na projekt inwestycyjny i jeden głos na projekt z zakresu właśnie ochrony zdrowia. Zainteresowanie jest? Ma pan pytania? Spacerując po Olecku, odbierając telefony, kierownicy zgłaszają zapotrzebowanie na informacje? Jak najbardziej jest duże zainteresowanie. Przygotowaliśmy dla mieszkańców dwie możliwości głosowania do wyboru, albo sposób elektroniczny poprzez aplikację właśnie umieszczoną na gminnej stronie pod adresem www.olecko.pl. Można również głosować w sposób papierowy, czyli można przyjść do Urzędu Miejskiego, wypełnić kartę i w punkcie obsługi interesanta to złożyć. Zainteresowanie, jeśli chodzi o budżet obywatelski, jest duże i z roku na rok zwiększa się. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku takie największe jakby zainteresowanie, jeśli chodzi o samo głosowanie, to jest, jakby zbliża się koniec już głosowania, ten ostateczny termin, wtedy jest najwięcej oddawanych głosów. W ubiegłym roku oddano w sumie ponad 1300 głosów. Myślę, że w tym roku będzie jeszcze więcej, bo na dzisiaj wiem, że jest ponad 750 głosów już oddanych. Natomiast jest duże zainteresowanie ze względu na to, że mieszkańcy chcą decydować, co ma być zrobione za określoną kwotę pieniędzy. I nawet w ubiegłym roku właśnie pamiętam takie wydarzenie, że jeden projekt przegrał właśnie z tym projektem, który wygrał, zaledwie o 4 głosy. No i za to, że tak dzielnie ta grupa mieszkańców walczyła o taki plac zabaw przy ulicy Głodabskiej, więc postanowiłem, że w budżecie znajdą się dodatkowe środki i właśnie to zrealizowaliśmy w tym roku. Także jestem zadowolony z tego, że mieszkańcy jednak chcą udzielać się i chcą decydować o tym, co ma być zrobione. Co z budżetu już działa, co już możemy podziwiać, ocenić, zobaczyć? Tak, w ubiegłym roku, to znaczy w ogóle całą procedurę budżetu obywatelskiego rozpoczęliśmy w 2016 roku, a pierwsza inwestycja została zrealizowana właśnie w ramach tego budżetu obywatelskiego w 2017 rok i była to rozbudowa parku linowego dla dzieci przy alei 450-lecia w Olecku. Bardzo fajna inwestycja, ponieważ bardzo dużo dzieci młodszych, starszych z tego parku korzysta. A w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego została zagospodarowana plaża miejska, tak zwana szyjka. No i od razu poprawiła się frekwencja na szyjce, która będzie jeszcze dodatkowo w tym roku rozbudowana, ponieważ na tą szyjkę właśnie otrzymaliśmy środki z Unii Europejskiej, ponad 1 000 000 złotych jeszcze zainwestujemy. Ale jeszcze oprócz tego właśnie widać było, że w tym roku było olbrzymie zainteresowanie tą plażą, bo ona w tej chwili stała się taka atrakcyjna, bardzo fajna, taka zaciszna i było niejednokrotnie więcej mieszkańców, plażowiczów, więcej niż na centralnej plaży w mieście przy tak zwanej skoczni.
Także bardzo, bardzo zachęcam wszystkich mieszkańców Olecka, by oddawali głos na swoje propozycje w budżecie obywatelskim, bo każdy projekt jest ciekawy, zarówno jeśli chodzi o projekt inwestycyjny, jak też i projekt ochrony zdrowia, a czas jest krótki, bo tylko do 18 września. Wacław Olszewski, burmistrz Olecka, był Państwa i naszym gościem. 18 dzień września, ważna data w kalendarzu Olecka. Dziękuję za rozmowę. Pięknie dziękuję, do widzenia.